Hej, cześć, czołem, z tej strony zupełnie absolutny. Zapraszam na dawno nienagrywany odcinek z ETS-a 2. Jak widzicie, jeszcze w scenerii świątecznej. Od tego czasu nie włączałem gry, no to minęło pół roku. Dobra. Spotykamy się dlatego, że pojawił się event. Więc można by tutaj... Zmienimy sobie tutaj jakiś... W ogóle coś mamy ciekawego? Nie, tylko to. Dobra. Niech tak zostanie. Niestety tutaj ciężarówki nie będę zmieniał. Przejedziemy się jeszcze w tych klimatach świątecznych. Mamy nowe wydarzenie, nowy event. Operacja Genua. Most w Genui. I tu jest napisane, co trzeba zrobić. Musimy dostarczyć, skompletować 12 dostaw do miejsca, gdzie ten most buduje się, po 6 na wschodni i 6 na zachodni odcinek. I to wygląda. Tutaj się cofnę. Towary możemy pobierać. Szukam czegoś, ale nie mogę znaleźć. Może po miejscowości: Genua, Florencja, Verona, Bologna, Livorno. Mamy szpulę, ale to nie jest na ten odcinek, więc to się nie nadaje. I mamy zbiorniki. O, możemy sobie przewieźć zbiorniki, bo tutaj jest dokładnie ten oddział, który musimy. Zbiorniki z paliwem. Ok. Przewieźć. To są ładunki niebezpieczne, więc na szczęście odpowiednie zezwolenie mam. Robimy synchronizację. Sam jestem ciekaw, czy mi to zaliczy. Okej. Jest sobota, godzina 0:53, pierwsza w nocy. Nie chciało mi się podłączać kierownicy, więc gram na padzie. Bo tak mi wygodniej nagrywać nawet. Ten mikrofon z wysięgnikiem trochę przeszkadza przy kierownicy. Tak niestety dziwnie ustawiony. Na szczęście, o zobaczcie, w tym miejscu, w którym zrzucałem towar, jest nasz zbiornik. Po aktualizacji grałem, zresetowała moje położenie na Wrocław z powrotem. Ja wiem, że można się przemieszczać między swoimi garażami, a chyba we Włoszech mam jakiś garaż, ale postanowiłem przejechać się po prostu i najpierw pojechałem na Słowację z Wrocławia, potem gdzieś jeszcze chyba do Austrii, a potem do Mediolanu i z Mediolanu właśnie wyczaiłem trasę do Parmy. Dlaczego do Parmy? W ogóle w tym evencie uczestniczą i z tylko uczestniczy 8 miejscowości, z których możemy pobierać takie ładunki. Wszystkie znajdują się we Włoszech. Zauważyłem, że Free Track dużo lepiej działa właśnie z odległości, jak tam jestem bardziej odsunięty od monitora, to w miarę się dobrze sprawuje. To ja już wam przeczytam, nie wiem, czy dobrze przeczytam, ale jest na pewno Turyn, Milano, Verona, dlatego z Mediolanu nie mogłem pobrać, Suzara, Parma, Bologna, Florencja i Livorno. W tych 8 miejscowości należy szukać tych ładunków. No i oczywiście jest też ten event podzielony na dwie takie sekcje. To samo, co kiedyś było, kiedy była budowana droga w ATS-ie, bo ten event dotyczy tylko ETS-a. Ostatni dotyczył
jednej i drugiej serii, można było je łączyć. Tutaj mamy tylko, no wiadomo, z wiadomych przyczyn, bo robimy most we Włoszech, w Europie. Znaczy dowozimy sprzęt. No poczekajcie. Tu wykręcę i zaraz wam powiem, o co chodzi. Jest nagroda, jedną z nagród jest malowanie pojazdu, a druga nagroda to jest zawieszka, taki walec pluszowy. W ATS-ie kiedyś były te koparki, tam były dwie, zwykła i w malowaniu amerykańskim. Akurat mi się udało wylosować wtedy z malowaniem amerykańskim. Natomiast i wiem, że ona jest dużo bardziej wartościowa. Tutaj nie ma tego podziału. Po prostu mamy jeden rodzaj tego walca. No dobra, już tutaj się właśnie zawsze się wpakuje jakiś, jak akurat wykonuje spóźniony manewr zmiany pasa ruchu. Do przejechania jest sporo, 400 km, nie wiedziałem, to taka duża odległość. Ale cóż, trzeba, to trzeba. No i właśnie, sobie teraz tworzę na ekranie najświeższą informację w momencie, kiedy nagrywam. Bo jakby wymóg społecznościowy jest taki, żeby dostarczyć po 500 tysięcy ładunków na, powiedzmy, lewy i na prawy plac budowy mostu, czyli wschodni i zachodni, można tak to też nazwać. I w tej chwili jesteśmy na takim mniej więcej w połowie, może mniej niż w połowie, ale już na zachodnim odcinku tych dostaw było 201 615, 250 tysięcy to byłaby połowa. Natomiast na zachodnim, to było na zachodnim, a na wschodnim 211, troszeczkę więcej, o 10 tysięcy, 211 069. To się na pewno zmieni w momencie, kiedy już opublikuję ten materiał. Także ostro, ostro się wszyscy wzięli do roboty. Wykonać ten event. Ten event mnie trochę... Takie eventy są fajne, bo mnie mobilizują do tego, żeby wrócić do tej gry. Gra jest bardzo fajna. Fajny zabijacz czasu. Natomiast... Nie zawsze ma się tyle właśnie czasu, żeby go zabić. Nudę właściwie zabić. Tak to też nazwać. Albo rozerwać się, to też każdy ma inne podejście. Tak jak właśnie, co można ocenić stratą czasu, prawda? Dla jednego to będzie granie w gry i ktoś powie, że tracisz czas, bo siedzisz tylko na komputerze, ktoś siedzi na Facebooku, Instagramie i przegląda. Też to jest, ktoś powie, strata czasu. No a dla jeszcze innego będzie to na przykład oglądanie telewizji, seriali na Netflixie, albo nawet czytanie książek, co wydaje się, że jest taką czynnością, która nas rozwija. No ale ktoś może powiedzieć, że to też jest strata czasu. Można by w tym momencie robić coś bardziej pożytecznego. No ale musi być jakiś taki punkt, prawda, zwrotny w momencie, kiedy, powiedzmy, pracujemy już jako dorośli ludzie i nie zawsze ta praca spełnia nasze oczekiwania i nie jest, powiedzmy, mega przyjemnością. Nie zawsze tak jest. W większości tak nie jest. Niektórzy mówią, że trzeba wybrać taką pracę, która nam sprawia przyjemność, ale no, nie zawsze jest to możliwe.
A tam ktoś chciał wymusić. A dlatego musimy mieć jakąś odskocznię od tego, gdy wracamy do domu. Wiadomo, są też jeszcze domowe obowiązki. Natomiast... Oj, oj, oj. No, za późno. Niby nie mam wyłączonego tego podglądu z mapą, ale też czasami się mylę. Także tutaj jest fajny w Renówce duży ekran nawigacji, który można powiedzieć jest równie dobrze czytelny co ten wyświetlacz dodatkowy, ale już mam włączony od początku. Nie jestem, powiedzmy, hardcorem i takim dobrym kierowcą, żeby wyłączyć sobie te wspomagacze, czy te lusterko nawet prawe. Większość jednak osób, które gra już profesjonalnie, to ma wyłączane te wsparcie i faktycznie rozgląda się już na prawdziwych lusterkach. Ale no, niech każdy gra tak jak lubi. Gra ma sprawiać przede wszystkim przyjemność, a nie torturę. Właśnie to jest to, że trzeba mieć jakieś hobby, taką odskocznię od pracy. A dobrze mieć też kilka takich zainteresowań. Gry między innymi to też jest taka rozrywka. Może nie takie pełne hobby. Można czytać właśnie książki, można oglądać seriale. Z drugiej strony, jakby się miało pracę, która sprawia przyjemność, można popaść w pracoholizm. Nie tylko pracować od rana, od świtu do wieczora, to też nie jest dobre rozwiązanie. Po wszystkim trzeba znaleźć umiar. Okej, dobra, zmieniamy pas. Strasznie dużo tych jest, wiecie, ramek płatnych autostrad. I zauważyłem, że we Włoszech jest tak, że te bezobsługowe są zwykle po lewej stronie. W tym przypadku jest odwrotnie, ale zwykle po lewej. A niestety w Polsce, jak się jedzie, to wszystkie są płatne, trzeba się zatrzymać. Oj, tutaj zaraz mamy kolejną bramkę. Tak, bramkę nie. Na szczęście nie. Tutaj mamy... Zastanawiam się, czy się nie zatrzymać. Zróbmy to, nie? I przespać się, bo zaraz i tak by mnie dopadł tutaj czas pracy. Nigdy nie widziałem, żeby taka ciężarówka wjeżdżała i tutaj parkowała. Przynajmniej nie pamiętam. Zresztą tu wjeżdża. I nawet pewnie i zaraz wyjedzie stamtąd. Nawet się nie zatrzyma pewnie do stacji. Dobra, my się przyśpimy, będzie dzień. Jest 12:28, ciepło na pewno. I ruszamy. No i w tej Renówce jeszcze jest taki plus, że mamy czytelny, taki elektroniczny wyświetlacz prędkości przed sobą. Tankować nie będę, mam pełny bak. Nie ma takiej potrzeby. Takie panele tutaj też słoneczne. A u nas lato jakoś się opóźnia teraz z przyjściem. Właśnie ciepłe dni, o to mi chodzi głównie. Także maj był zimny. Ciekawe, jaki będzie czerwiec. Mam nadzieję, że się w końcu zrobi cieplej. A tak to musimy się posiłkować tutaj jeżdżeniem po Italii. Musimy skręcić na Torino. Właściwie nawet nie obejrzeliśmy sobie mapki. Poczekajcie. Zobaczmy, jak to wygląda. A tutaj skręcamy na Torino, czyli Turyn.
i potem do Genui. I tu jest właśnie pokazane dokładnie, jaki odcinek został wyłączony, bo to jest związane z tym, że się ten most zawalił jakiś czas temu. W grze to nie było odzwierciedlone, a teraz po prostu postanowiono to nadrobić. I mamy tutaj właśnie zachodnią część i wschodnią część. I akurat jedziemy w to miejsce. I tu musimy zrobić 6 w tą, 6 w tą. I powinno wszystko zagrać. Okej. Turyn. Torino. To jest takie podwójne nazewnictwo. To jest włoskie. Nie zawsze się wie, że Torino to na przykład Turyn. Dopiero na mapce widać, że są spolszczone te nazwy. Musiał kupić jakąś ciężaróweczkę nową, tą odstawić, świąteczną. Właśnie nie wiem, czy od tego czasu, czy w tym roku pojawiła się jakaś nowa ciężarówka w ETS-ie. Średnio śledzę to. O, za szybko jadę. Właśnie to jest ta wada tego padzika, że tą prędkość naprawdę szybko się zdobywa. Trzeba się pilnować. Na pewno nie mam jeszcze tej, wiecie, ostatniego DLC. Może czarny. Pewne gry nie mogę grać w pewne mapki, takie na przykład jak Fikcyjna Polska. Podobno usprawniono silnik gry. Można otwierać chyba szybę nawet. Ale tego, nie mam tego obłożonego pewnie, więc nie sprawdzę tego dokładnie. Przejechanie jeszcze 190, było 400, jakoś tak szybko zjechało te 200 km. Tutaj niestety jest ograniczenie do 80. Nie można poszaleć. Ważne, żeby zwolnić tak gdzieś do 40 przynajmniej. Raz mi się zdarzyło, że jechałem ciut za szybko i nawet przy otwieraniu właśnie bramki zahaczyłem o nią. No i miałem taką przygodę, jak jechałem do Mediolanu, że była blokada na drodze. Nie wiedziałem, o co chodzi tak naprawdę, bo stał w poprzek samochód policyjny. Blokował jakby dwa pasy, oba. Natomiast był ten pas taki awaryjny, którym po prostu przejechałem. Potem przejechałem znowu
kolejnego policjanta, który w podobny sposób stał. I na końcu trafiłem w ogóle na jakąś, chyba była kolizja. Ale to już przejechałem naprawdę spory odcinek i dopiero wtedy mi się pojawiło. Pojawiła się znowu kolejna blokada. Była kolizja i na środku drogi stał helikopter medyczny. I tu był problem, bo nawet jak chciałem wyminąć ten helikopter, to gra jakoś miała tam jakieś zablokowane. No to ta jednostka pewnie, ten helikopter blokował przejazd, który wydawało się, że jest miejsce. Ale akurat ten silnik gry jest taki, że umożliwia przejechanie, tylko po prostu bardzo wolno przemieszczał się mój pojazd. Bo spędziłem tam z 10 minut, zanim on się tak powoli jakby przeniknął przez fragment helikoptera i przejechałem bez żadnych tam kar, bez żadnych konsekwencji. Ale pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło. Co to robię? Więc są takie różne przygody. Dziwne, że ja dlatego minąłem tych policjantów, bo cały czas mi GPS pokazywał. Szkoda, że nie ma jakiegoś komunikatu, że droga jest zablokowana. I fajnie było, jakby GPS się przystawił po prostu. Wiem, tak w rzeczywistości nie jest, ale mogła być taka nie wiem, podpowiedź, że droga jest zablokowana. Gdybym nie przejechał przez ten ostatni odcinek, to bardzo ciężko byłoby mi zawrócić w ogóle. Na szczęście udało się. No i wjeżdżamy do tunelu. Ograniczenie do 70. O! Ale co za normalnie paskuda. Przed samym nosem mi wykręcił tą przyczepę kempingową. Założyłem ciekawą rzecz, a to jest związane z free trackiem. Zobaczcie w lewe lusterko, że nie odświeża się, po prostu jest wyłączone, zamrożone. W momencie, kiedy przechylę trochę, o, włączy się, nie? Jest takie pewnie zabezpieczenie, żeby nie obciążać zbytnio gry. O, gdzieś w połowie lusterka. Wyłapuję, że już nie widzimy niby go. Fiaciki jeżdżą nowe, większe.
148 km. Muszę niestety zmienić pas, ale tu pełno samochodów jest. Piękne pola, żółte, nie wiem, tylko rzepak jest. W Polsce byłby rzepak, a tutaj nie wiem co rośnie. No, jedźcie. Blokują strasznie. Myślę, że już chyba to jest ta główna droga dojazdowa. Musiał zrobić jakąś miniaturkę jeszcze. Na szczęście jedziemy za dnia, więc jak dojadę do miejsca rozładunku, spróbuję coś znaleźć ciekawego. Po drodze nie widziałem jakichś ładnych widoczków. No i tutaj jedziemy prosto. Okej, jest policja. Możemy sobie zrobić zdjęcie z policją, jak chcecie. Takim wypasionym wozem stoją. Tak, może zrobię, żeby było miejsce jeszcze na opis. Tutaj przeszkadza mi ten murek, bo byłoby może lepsze ujęcie. Ewentualnie z tej strony. No ale to będzie słabo widoczne. No dobra. Nic nie poradzimy na to. Jedziemy. I tu jakaś ciężaróweczka stoi fajna. I teraz pytanie, jak mam tu wjechać? Przodem czy tyłem? Okej, dobra. Bacie, to jakiś pan w ogóle coś robi. Też fajne ujęcie. Bacie, przyjechał sobie taką fajnym skuterkiem, Vespą pewnie. I coś tam naprawia. Przy betoniarce. Dużo się tu dzieje na budowie. Tu mamy spychacz. Jakieś wozy stoją. No dobrze. Mamy łatwe parkowanie. No i
zobaczcie, mamy nawet krótki filmik z tego placu budowy. Zlecenie wykonane. Jest zarobek. I postępy, proszę bardzo. West, deport, czy deport, depot. Udało się. To tyle. Zapraszam wszystkich również do udziału w tym evencie. Razem zrobimy to szybciej. I dodatkowo każdy wzbogaci się o nowe malowania i nowe gadżety do ciężarówki. Cześć.